czuję auta w ogóle, nie. Patrz na ten manewr! Na beczkę zrobisz? Kurwa, gdzie musisz, ten pas, człowiek? Musisz zrobić manewr, ja... Dawaj, manewruj, chuj! No ale zrób to, dawaj, zrób! Cześć, leci ekipa WK z tej strony i dzisiaj będziemy próbowali, no mamy szereg wyzwań związanych z lądowaniem przeróżnych samolotów. Od czasu do czasu łapie nas zajaweczka na samoloty i sprzęt dostaliśmy od firmy Turtle Beach, czyli wolant i przepustnicę. Należy powiedzieć, że jest to współpraca i będziemy próbowali chociażby posadzić F-18, takiego, którym latali w filmie Top Gun na lotniskowcu. Jest to bardzo trudne wyzwanie, nie? No i po prostu tak sobie popróbujemy, no i zobaczymy, porozkminiamy. I my już posadziliśmy jeden samolot wspólnie w takim symulatorze zewnętrznym. Może widzieliście ten odcinek z kilka lat temu na ekipie WK. I posadziliśmy na Okęciu Boeinga 737, o ile się... A nie, to był Airbus chyba. To był Airbus. To za pierwszym razem posadziłeś, tak. Go trzeba zaznaczyć. Nie jest takie hobsiu tak naprawdę. Tak jest. Tu trzeba podkreślić jeszcze, prędkość 130 musimy to utrzymać. No. Moc 22 około, już przy samym lądowaniu. Zobaczymy, jak będzie tak w praktyce. I widzisz to, Ponczu? Bo my to rozkminialiśmy. Masz to zbyt wysoko, będziesz żółtą kropką i musisz być żółty kwadrat w środku. No. Jeżeli widzicie u nas jakieś typowe błędy, coś czego nie ogarniamy, piszcie w komentarzach na dole. Tak, dobra, jedziemy. Posadźmy to casko. Klikasz? A, no. Klikamy i lecimy. Będziemy się bawić. Robur jest drugim pilotem. A ty trzecim pilotem. Nie, dobra, tak, no chyba. Zobaczymy. Ja jestem zbędnym balastem. Jest to plaża w San Diego. Lotniskowiec jest około 6 km na wschód od San Diego. No i próbujemy go posadzić. Już. Dobra, i teraz musimy prędkość zobaczyć. Odsunę ci, żebyś widział. Mam prędkość 117, prędkość, tak? Ogólnie. Odsunąłem ci trochę. 117, nie. Tak, 117 i jest na 36%, widzisz tam? No. Na 36. Ale 124 to jest dobra prędkość na razie. No tak, tak. To... Ale możemy ją, zobacz, mam na 36. To jest czuła ta aparatura. Jest bardzo manetka czuła, no. Uważaj. Dobra, na 31 na razie obniżam swój lot, w ogóle nic nie robię wolantem, tylko właśnie przepustnicą. Tym obniżyłeś? Tak, bo na 33% silnik dałem i zobacz, i on sam się zaczyna obniżać, nie? Tylko koryguję, tak jakby to, tą linię podejścia, obniżam moc do 29%. Instynktownie, 28% nawet procent. Może troszeczkę za bardzo. Może troszeczkę dodam teraz mocy do 31. Instynktownie mówię. Jeszcze jest niby za wysoko. Troszeczkę mniej, za no. Za wysoko jesteś. Ale zaraz patrz, gwałtownie opłanne mi się wydaje. Obniżam tą moc do 26. Dobry jest tor. Patrz, będzie... Nawet widzisz? Troszeczkę muszę dodać mocy, bo jestem za nisko. Będę za nisko. Już teraz i tak lecisz w dół, nawet jak dodasz moc. Ciut może... Dobra, opuszczam moc całkowicie. I złapał nas ten chwytak. Fajnie poleciałeś. I dobre lądowanie to było. A ten, to kółeczko nie było na idealnym poziomie, a fajnie ci poleciał. 430 no. I za to nas jebie ocenianie, bo mamy tą ścieżkę. Ona nie była idealnie prosta, no. Tylko ja musiałem lekko nawinąć i dopiero zejść, ale ogólnie dobra próba. Ale wiesz co, Ponczu, jak my za pierwszym razem to próbowaliśmy, to nie było opcji, nie? Zobaczysz sobie... Bo to jest bardzo delikatne, tak? Tak. Kierownica. Ogólnie my robiliśmy na padzie za pierwszym razem, nie mieliśmy jeszcze Thrustmastera, więc na tym jest łatwiej. O, zobacz, 0% miałeś ścieżki. No właśnie. Ale wylądowane, nie? Chyba no, wcześniej powinieneś. Tak, być może. Wcześniej i żeby lekko... dłużej prosto, nie? No. Ja muszę sobie bo ty pod kątem podchodziłeś. Ale wydawało mi się, że tak jakby ten pułap był w porządku, no ale...
pewnie nie książkowo, pewnie książkowo jest jeszcze mniej raptowne zejście. Być może, nie wiem. Ale praktycznie przez całe zejście w ogóle nie ruszyliśmy, wiesz. Właśnie tu... Wolanta w dół. Tu trzeba zerować to, bo nie wiadomo w końcu... Zobacz, i przestawiłem i mi się przestawił całkowicie. 60% może. Co nie? Jak bierzesz kierownicą w lewo, to on leci w lewo? Mhm. A jak no. do przodu dajesz kierownicą, to ona wyjeżdża. Jak do siebie, kurwa, to w górę, a jak do przodu, to do przodu. Do przodu. No. Czułe, ale dam mniej. I tam na tym lotniskowcu masz tą linię, gdzie masz rząd, gdzie po prostu, wiesz, ten samolot, jak on stykasz już kołami, to są harpuny, czyli te tak zwane chwytaki, które łapią go za podwozie, nie? I hamują go, tak. I dlatego trzeba w tym rejonie wylądować, bo jak za daleko wylądujesz, no to już nie złapie cię chwytak. Czyli on ze 130 go hamuje już ten system. No, tylko że to jest 130 węzłów, ja nie wiem, tam czy... Było. Ale jestem niby, kurde, 113. Za wysoko, coś nam się tak poprzestawiało. No i 113 to jest chyba trochę za mała prędkość, odrobinę, ale nie wiem. Na razie jest trochę za wysoko, ale ja bym się tym aż tak nie sugerował. Bo jest dobra wysokość. Jak zaraz gazu odpuścisz, to będzie dobre podejście też. Ale tą ścieżkę coś... Odpuść gaz. W sensie ten, o no. No i bardzo fajnie. Ale do dołu. Kurwa, pojebałem wszystko. Bo nie wiem, o co chodzi, kurwa, z tą ścieżką. Coś się poprzestawiało. Na początku pamiętam, że fajną miałem ścieżkę. Po prostu... O, bo nie słyszę silników, kurde. Po prostu ten. Dawaj włącz. Spróbuj sobie. Jakaś beka, mam wylądować. Czyli kolejne. Gdzie tu jest gaz? Nie, gazu masz, tu jest gaz. Ta ścieżka optymalna, coś się stało, ty. Że nawet nie schodzi do dołu, co nie? Bo on każe nam wcześniej być niżej. Tylko że jak my próbujemy być niżej wcześniej, to nam potem nie wychodzi tak to podejście. Wiesz, o co chodzi? Pamiętasz, jak to robiliśmy na padzie? Musisz kliknąć. Dobra. O, i masz, o, za mało. 10% silnika, dodaj trochę. Dodaję i nie dodaje się. Dodaj. 12, 13, no. Dodaj. Musisz skorygować, do góry weź, do siebie, lekko. No, 31, dobra. No i teraz już skoryguj, po prostu utrzymuj. Dodaj jeszcze może trochę mocy, nie? No i pobaw się tam, nie? 38% mocy, spoko. Widzisz, pokazuje ci, że jesteś za nisko, no, względem tej wyznaczonej ścieżki. No, zobacz, jak będziesz miał ścieżkę, o, lepiej więcej punktów od nas za to dostaniesz. I trzymaj, no i teraz wiesz, on ci każe trzymać ten kwadracik przy zielonym, nie? Czyli powinieneś obniżać, nie? I celować równocześnie w lotniskowiec. Okej, no. I teraz chyba nabija punkty ścieżki, no, ogólnie. No to po co tak puszcza na stary? Dobra, więc dobrze trzymaj. Jest dobra prędkość też, 129 węzłów. Troszkę nos zadrzyj. Teraz jak nos zadrzeć, do dołu da... Trzeba. Bo za nisko jesteś. A było kropka na górze, była. No i widzisz, bo to tak. Trzeba bardzo powoli się zniżać, no. Nie? Ale dobra, no może wyratujesz. Tak, ty będzie kij. Zmniejsz moc. I moc zmniejszaj. Zmniejszaj moc. Dawaj, ty. Kurwa. I w dół. Aj, ale kurde, dobra próba. Nie, dobra próba, bo... Nie wiem, o co chodzi. Pod koniec, jak zaczął bujać... To weź se jeszcze raz, ale bo... czemu zmniejszyć weź moc jeszcze... miałem? Ona była za duża moc? Żeby... Nie spojrzałem. Procenty były za duże? Znaczy nie, po prostu generalnie jak już dochodzisz, jesteś już praktycznie na tym, na ziemi, no to możesz zmniejszyć już moc, żeby... Ale zobacz, bo ja się zasugerowałem, kulka była czerwona na samej górze, więc ja obniżałem lot. Tak, ale i nagle to musi... się zrobiło, wiesz, że o co za mu chodzi, nisko że ty masz praktycznie tak lecieć, że dla ciebie to jest niezauważalne, że ty zniżasz. To nie masz, wiesz, to nie będzie takie zejście, to ma być tak. No, ja więc... chciałem właśnie zniżyć i za mocno zniżyć. No za mocno. No więc dlatego masz drugie podejście od razu. No i spróbuj na bazie tego, co wiesz, masz. No i zaraz się pojawi pewnie, ale generalnie dobrze, trzymaj. O, troszeczkę ci noc idzie w dół, masz 28%, nie? Możesz dodać ciutkę tej mocy. No,
do 30, nawet jeden bym powiedział. O, no, fajna prędkość, 124T. Weź skoryguj w prawo trochę, bo widzisz, już przestrzelasz tak jakby... Co? Tą linię. O, i widzisz i zobacz, masz niezłą wysokość, teraz możesz odrobinę w dół dać jakoś, albo, no, daj odrobinę, albo przepustnicą, mniejszą mocą, albo wolantem w dół. Wolantem, nie? No. No robię w dół. I ten schodzi powoli. Kombinuj, to nie jest kurwa za czułe? Nie. Nie, no, czy jest czułe? Zobacz, nie idzie mi w lewo samolot. O kurwa. Teraz masz dobrą... No i teraz to się tu zmierzaj. Dobrze, dobrze. Ale dobrze jest dobrze, ogólnie. Dobrze. Serio jest dobrze. Trzyma mi się tak buja. Jest dobrze, trzymaj, trzymaj. No, no, uważaj. Dobra. Dawaj moc na zero już, daj moc na zero. Na zero? Tak, i do góry, i do góry. I do przodu. I, no. Ładnie, no i wyglądowa. Kurwa, dużo będzie pół. Ja no, bo miał... Chuj, pół. 400 ile będzie? Nie wiem, co się stało nawet. Chyba 480. Pierwszy wynik, bo ja miałem chyba 460. Myślałem, że będzie więcej, ten nawet, że pobije ten mój kiedyś. Dobra, dawaj, to my jeszcze 790. Po jednym zrobimy. Ale ja... Dawaj ten, spróbuję też na tym... Ciężko mi było bujanie te wyczuć, on się tak... Ale bujał. Ładnie. No. Dobrze, że wylądowało. Bo trzeba na wprost, nie można skręcać, bo on już jest na... On już jest ten? Docelowo? No. No dobra, no to patrz, nie skręcam, nie? No ja samą mocą regulowałem. No sobie. Dobra, no to nie skręcam. Było 792 punkty. No dobra, to rób tak. Ujebana akcja. Ty, za mocno. A myśleliśmy, że trzeba zakręcić na początku. Ja, bo ja tak zrobiłem też, bo mi się wydawało, że ja no. jestem troszkę... Tak się wydaje, no. Tak się wydaje, no. Patrz, w ogóle nie dotykam wolantu praktycznie, zobaczymy. Ale troszeczkę jakby... Zobaczymy, czy będę za wysoko, czy za nisko. Patrz, no nie idę równo, przestrzeliwuję ten pas. Trochę trzeba skorygować, ty. No może ciut. Cyk. Gdzie no idealnie, dobrze, kurwa. Nie? Moc 29 jest. Ciut, możesz zadrzeć nos, bo opadasz. Właśnie samą moc dodaję, wiesz. Ale on też chce, żeby zadrzeć mu troszkę nos. Właśnie ta ścieżka taka. Tacy jest idealnie nos. Do góry idzie, do góry, zobacz. Wiem. Ci spadnie 25 może, 23. Spadasz. To jest reakcja, wiesz, akcja, reakcja z opóźnieniem. No. Więc żeby się to jebało trochę. Dojebałem, no. No już jest chuj ze ścieżką. Nie, chuj tam. To jest mały ten procent. Dobra, musisz ten. Niżyć. Musi spać trochę, bo niżyłeś nagle. Chciałem, myślałem, że jak obniżę tak, na jak wyzeruję moc, to że idealnie. Byśmy tak lądowali, kurwa, na serio. Nie. Taki kamień. A widzisz, kurwa, na instynkt zajebiste lądowanie, a tutaj już jak się wpasowuje w te instrukcje, już trzeba po prostu nauczyć, znaleźć sposób na to, nie? Więc może rzeczywiście mniej mocą się baw, a bardziej tym wolantem steruj. Słyszysz? No. Top Gun. Maverick. No. Ja bym zostawił moc wtedy, serio, to moc bym zostawił. A skąd wiesz, że 30 trzeba? Tak jest podobnie. No tak, tam jest, wiesz, pokazane, że on ląduje mniej więcej przy takiej mocy silnika, nie? A jakby teraz na przykład dojebał moc i przed samym lądowaniem zmniejszył? No ale to wtedy by było... Ciężej o precyzyjne ruchy, żeby tak obniżać, nie? A beczkę zrobisz? Dawaj teraz beczkę. Beczkę i ląduj. No. Da się. Ale naprawdę piloci muszą mieć tak chirurgiczną precyzję tych ruchów? Przecież tu lecisz jakieś, nie wiem, nie drga ci nic i tak dalej w kabinie, a tu są milimetrowe ruchy. No. Zastanawiam się, czy tak serio jest. No w tym symulatorze tak było, z tego co pamiętam, że to były bardzo, bardzo subtelne te ruchy. Wyobraź sobie, że takie ruchy mikroskopijne robisz i lecisz 500 tysięcy na godzinę? Tak już. Opór powietrza, no. I wszystko.
Wiesz, na pewno tutaj może być, nie wiem. Może da się sensa ustawić jakiegoś. Ale to już powinno być tak skonfigurowane, wiesz. Że na wejściu jest w miarę, nie? I tu trzeba już obniżyć moc, tak? To jest według instrukcji. O, przyspieszył. Ładne lądowanie. Robert przyspieszył. Może na być maxa. Najlepsze. O kurwa, pojebałem. Dlaczego on na maksa przyspieszył na lądowanie? Kurwa, mat! Oj, kurwa, to działa? Działa, kurwa. Ty na. Robisz? Nowy lód. Ale miał być, kurwa. No jedziemy, może kurwa, coś tak, dawa. Kurwa, działa, może czekaj. Może inny tryb. Zajebisty wynik, kurwa. Jak on to zrobił? Ale kurwa. Zobacz, nie byłeś cały czas na tym. Ty! I nie mamy tych karnych. Mnożnik PSL za trzecie miejsce. Kurwa, ale zajebiście. Dawaj. Czekaj. Wolę faza. Czekaj. Decyzja. Ty, to może... W ogóle... Decyzja trafiłem idealnie. A może, nie wiem, jakaś tam moc kąt natarcia powinien... też. Jest, też masz te trzy, że masz, aj, jak weźmiesz, poczekaj, uruchomimy ponownie to. No po prostu idealnie, o, widzisz, tu masz kąt na trzecią linię. Patrz, tu masz to, nie? I musisz mieć tu. I masz to w kabinie, nie? Gdzie to jest? Dobra, jedziesz. Tu masz prędkość, 10 masz prędkości, dodaj, bo spadniesz. I co, teraz pokazuję, że mam dobrą prędkość? Już go powiedzieć, teraz już będziesz ta za nisko. Ikonka, ale ta ikonka. Ale może być. Ale dawaj, jedziesz, jedziesz. Pocieluj w statek. Patrz, podnosi się, widzisz? No, pokażę ci, że będziesz za nisko, ale trzymaj, on się zaraz podwyższy, nie? No tak, bo im bliżej, tym będzie się podwyższał. A, puściłem i się obniżył. O. A to trzeba mocno zadrzeć. Tak. To teraz potestujemy tę misję, co tam zakupiliśmy. Tak, a jeszcze ostatni raz ja chcę spróbować, kurwa. Dobrze. Dawaj moc w dół już. No ładnie, no i wylądowane będzie. Trzecia linia, nie wiem, czy była. Co to trzecia linia? A, bo jeszcze na tym lotniskowcu jest trzecia linia jakaś. No ale, ale dobre podejście. Tak gubiłem się. 600. Oto git, ale w środku lotu się tak gubiłem. Ale dobrze, to weź mi coraz lepiej. I ta trzecia linia, tak? O kurwa, ty. Czyli musisz dotknąć ziemi na trzeciej linii. Tak. Okej, o co chodzi z tą karą właśnie? Weźmiesz ten? Nie wiem. To ja może dałem w pizdę, to może o to chodzi. Czwartą, nie, bo zaczepiło czwartą, a nie o trzecią linię. No, ale jeszcze mam nieustawienie mocy. Dawaj z powrotem na mil. Robur mi powiedział, obniż moc na maksa. No. I to jest chyba kara za to. O kurwa. Dawaj w pizdę daj. Zobaczymy, czy to coś znowu zmieni. W pizdę mam dać? No. Jak już, no, jak zaczepisz olinę. Ile jest? 33, tak? Ale to jest bez sensu. Zaczepiasz olinę i w pizdę. Może nic nie robi. Albo nic nie robić, to ty nic nie rób. Bo to w sumie jest tylko manewr lądowania, trenujemy. Oni nie chcą od nas zgaszenia silnika i tak dalej, nie? No nie. Bo to się dopiero później. To jest misja ląduj, tylko. Zaczepić o właściwą linę. I to jest jakiś pierwszy etap bycia pilotem? Pierwsza level? No pierwszy, na pewno zaczyna się od lądowania. Ale to jest tak, że oni uczą cię na przykład, aż w końcu dojdziesz do wszystkiego? Jak jest skonstruowana ta gra? Wiesz, są takie misje... Musisz przyspieszyć. Nie, że wiesz, jakieś, żeby cię z ciebie zrobiły tutaj pilota. To takie challenge bardziej. Czerwona ikonka pokazuje, że musisz przyspieszyć na polewanie. Czekaj, testuję właśnie. Teraz schodzi, dobrze schodzi. Tylko za późno zaczął. Jaka moc? Duża moc. No duża, ale czerwona jest cały czas. Gdzie te linie? Za wysoko jest. Ja nie zwróciłem uwagi, gdzie te linie. O, już dobra, natarcie dobra. Podwyższ trochę, odrobinkę. Gdzie ta trzecia linia? Patrz i przelecę, nie? Koniec. O, tu jest. No zobaczymy tak, nie? Teraz tylko bawiłem się... Ty, i bardzo słaby wynik, nie?
Ale nie powiedzielibyście, że bardzo słaby wynik, nie? No, dla mnie perfekcyjne. Dla mnie perfekcyjne lądowanie. Na początku za wysoko dużo byłeś. Może ten początek. A wiesz co zauważyłem? Przez cały lot miałeś czerwony dziubek, co oznacza, że zawiska prędkość. Bo oni tam instrukcji dają. Dla kąt natarcia właśnie, że ten zły, co nie? Ja na początku kąt natarcia zero. Mniejsza prędkość, ale zadzieram ten nos. Dawaj, dawaj tego w Hondurasie, tym pasażerskim. Gdzie to jest? Że są dusze na pokładzie, na samym dole. To? No, te Gucialpa, ty. Dobra. Dawaj. Międzynarodowy port lotniczy Tom Contin to cywilne i wojskowe lotnisko. O 4 mile od centrum Honduras. Górzysty teren oraz jego krótki pas startowy, lotnisko jest uznawane za jedno z najtrudniejszych na świecie. Szczególnie przy złej pogodzie. No dobra, no jak chcecie, żebym pierwszy. 2 km pasma. No. Dobra, to jedziemy. Ile jest dusz na pokładzie? Drugi kapitanie? O kurde, z 250. Dobra, zasłop pierwszy, zasłop drugi. Zakręt masz, 150, 140, 140 prędkość. Dobra. Na 140, dobra, damy radę. Czyli co, pierwszy i drugi pilot zasłabł, weszliśmy do kabiny i próbujemy sytuację uratować, tak? No, na spontanie. No i zobaczymy, czy by się udało, nie? Ja pierdzie. Ludzie tam krzyczą z tyłu, nie? Bo wiadomo, że jeszcze nie mamy takiego wyczucia i wiesz, i ta blacha się gnie, nie? Dzwonię już do bliskich. Możesz oddalić, wiesz, tak, żeby było widać tą prędkość? Ile jest tych... A jakby nie było widać, masz... Wiesz co, możesz przybliżyć chyba, bo... Ale nie widzę mocy, na ile jest moc silnika. Czekaj, chociaż może mam to. Tam 160 jest coś. 59 knotów. Ale nie wiem nawet... Tam po prawej są jakieś radary. Czekaj, no dobra. Po prawej masz moc. No jest, jest, ale no dobra jest prędkość, patrz. Gdzie jest to lotnisko? Gdzieś tam po lewej. Gdzieś tam. Ale no jeszcze każe mi lecieć prosto, tak? Ty już. Jeszcze mi każe lecieć prosto chyba. Gdzieś taką kamerę sobie ustawił. Chyba tak. Ty, no ja nie widzę tam lotniska. Oddaliłem ci, a ty wiesz. Ty... A to musi być po lewej? A no po lewej będzie lotnisko, a ty no może... Ty, no nie wiem. Powiem ci szczerze, że nie widzę nic też na instrumentach. O, jak to robisz? Strzałkami. Ty, nie widzę lotniska. No dobra, no to jest chyba tu już, nie? Pokaż mi prędkość. Ty, nie wiem, no lecę w lewo po prostu instynktownie. Nie widziałem tam w ogóle pasa. On jest tak mały, że go nie widać. W ogóle nie widzę, gdzie jest lotnisko. No. Nie masz zaznaczone na radarze? Nie widzę nic na radarze też właśnie, żeby było. Tak. Ty, czekaj, widzisz to żółte? O! Ty, dobra, góry. On coś mówił o górach. Patrz, schodzę tam, gdzie mi pokazuje to zielone. Widzicie? Tak jakby krzyżyk zielony, do którego mam dążyć. Ty, to jest takie małe, spóźniliśmy. Ty, coś spóźniliśmy ewidentnie. Patrz, widzicie ten zielony? Krzyżyk? No. No widzę. No podążam za tym, nie wiem czy to o to chodzi. Tu jest to lotnisko, widzicie? Ja pierdolę, to totalnie pomyłka, ale dobra, no kurwa. Ale no to co, no? No muszę posadzić dawaj, go. Jeszcze mocniej. No, kurwa. Nie, no nie mogę, nie, 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 to muszę zrobić nawikę. Kurwa mać, ale lipa. No dobra, no robię. Dobra, kontrola lotu tutaj Alfa Romeo. Mamy, mamy. Kontrola lotu tutaj Alfa Romeo Giulia. Zjebaliśmy podejście, dwóch pilotów za słabo. Będziemy robili tak zwany manewr U nad lotniskiem i będziemy podchodzili od strony. Kurwa, nawet nie widzę gdzie... Od trzech stron świata. Moc nie jest zła, nie? Trzeba nawinąć mocno, ale to już chuj w dupę z ocenianiem, no. Ale to muszę posadzić ten samolot, nie? Moc nie jest... Od dobrej strony podchodzisz? Od złej, ale no muszę już od tej... Nie chciałeś na dobrą lecieć? Tam bym się nie zmieścił już. Spokojnie, widzisz tą górę? Tak. Zaraz zacznę sobie schodzić. Tą mapkę ci zostawić? Tak, jest bardzo pomocna, no. Jak zaraz mamy moc? Bo ogólnie już mi się bali. Te moc jest nie, nie wiem jaka. 87? Czekaj, zobaczmy czy to jest te zegary. Dobra, to będą te zegary. Czyli ale ten... mamy prędkość 120, widzisz? Gdzie jest? No tutaj masz po lewej stronie tego
Nie pamiętam, jak on się nazywa nam. A, dobra, jest. Troszeczkę nawet dodam, bo on tam chciał, żebym na wirażu 140... Jaki mamy pułap? 530 stóp to jest? Nie, 5500 stóp. Co ty, 530 stóp to byśmy byli... Dobra, panowie, nawijam powoli. Możecie podziwiać widoki. To jest 5500 stóp. Coś pamiętam ze szkoleń, że chyba do 30 stopni, jak są pasażerowie, warto jest takim samolotem nawijać. I troszeczkę tam dziób w dół, żeby równocześnie już obniżać nasze położenie. Ale zobacz, podwyższa się. Także, no tak, no bo kurwa, no co ja robię? Chyba odwrotnie. Nie no, to totalnie wiesz, to totalnie mnie zżar stres, no jest 200 dusz na pokładzie. Teraz dopiero obniżam no, kurwa, to położenie. Musimy wylądować. Dobra. Ale obniżasz szybko. Wiem, spokojnie. Cholera, spadamy. Instynktownie. Dobrze, to jest... Zaraz powinienem zobaczyć... Uwaga, sytuacja. Lotnisko. Jest to lotnisko? No nie, daleko. Jeszcze chyba kawałek. Jeszcze. Kurwa, myślałem, daleko, że to... O, jest tam pas, jest. Daleko? Tam, po prawej. No jest, dobra. Overspeed lekki. Dobrze, kurwa. Ale brawo, to jest brawo, właśnie, brawo. Wiesz, to... I niżej. Odbija już, bo przekręcicie w lewo. Nie? Jest... Już, właśnie już jest... teraz musisz, wiesz, jakby... Już. Spokojnie, kurwa, spokojnie. Ja się stresuję, w razie co robimy na wijkę, spokojnie, kurwa. Mamy paliwo. Już teraz się ta blacha gnie, bo jest nisko. Jaką prędkość masz? 160, troszeczkę dużo. Słyszę krzyk, dobra, trochę zwalniam prędkość, jak coś, zwalniam prędkość. Nie rozbijesz, w ogóle włączam silniki, szybujemy. O to teraz jak kamień spadnie. Nie, dobrze będzie, patrz, idealnie. Cyk. I tam w lewo możesz. Nie wylądowałem. Na wyznaczonym, okej. Okay. To już wy wylądowałeś, ale ogólnie można powiedzieć, że by nam powiedzieli przez ATC, przez kontrolę lotów, jak wziąć tą wsteczną turbinę, żeby hamowało i wylądowaliśmy. No. A jak ta wsteczną turbinę? No żeby hamowało, żeby wiała do żeby cię zhamowała. Ale drugą... to nie jest nasza misja już, nie? Hamowanie. Generalnie... My tylko musimy postawić. O kurwa. Ej, ta misja mi się bardziej podoba, bo... I fajnie jest na tym telewizorze. O kurwa, nie widzę nic tam. Tutaj masz w lewo, patrz, tu. No tak jakbyś gałką, tu. O, dobra. Patrz. No. I to jest tam za górami, mi się wydaje. Da się podnieść maskę trochę, strzałką do góry? Bądź. O. Jaka prędkość. Kurwa, 125, 130, sorry. To chyba dobre. Nie wiem, gdzie to lotnisko jest, kurwa. Tam za górami. Ciekawe, kurwa, gdzie? Tam jeszcze. Tam jest gdzieś to lotnisko? Tak mi się wydaje. Kurwa, no to nie ma mapki, nic. Kurwa, za dużo nas wymaga. No nie, no odpalisz mapkę? Ja? No nie. Szukaj lotniska, ty. Ja pierdolę. Ty, no nie widzę go. No nie, całkowicie gdzieś chyba później było, trzeba skręcać. A to nie jest tam, w tej przełęczy? Nie, to dalej, chyba było, trzeba dalej prosto lecieć. No tam chyba jest to lotnisko. Weź odparcie to. O no, kurwa, ma. Wiedziałem, że dalej prosto trzeba było, a już ci skręcać kazał. No ale to dobra, jest życie, reset. Tak? Reset, to nie ma sensu już taką próbę, czy chcesz kontynuować? No kurwa, no to jest takie realne, co nie, że tak byśmy zrobili. No dobra. Ale to znowu od tej złej strony lecisz. No znowu ci przerwie. Czaisz? Tak? Nie możesz od tamtej, no, od nie możesz. Wylądować. Musisz zawrócić. Dawaj jeszcze raz, serio. Kompletnie musisz zawrócić. Weź escape. No ale na, bo ogólnie no tak realnie byłoby widać to lotnisko, tylko że tu... Widzisz, mamy takie utrudnienia, że jednak jest ekran dalej. Prosto, dobra. Na razie leci. Powinno po lewej się pojawić gdzieś. Tam ten kanałek jest, nie? To za kanałkiem to było. Tam jest takie jeziorko, nie? To za tym jeziorem jeszcze. No i z mapką, tak. No i będziesz miał teraz, zaraz na widoku, tak? Tam w oddali powinno być.
Właśnie. Ciężka misja, bo my... Ale poczekaj, bo no będzie okej, okay, tak. Ej, bo pas jest... Przecież widać pas, patrz. No. Widzisz? Tak jest pas. Więc no. Musisz skorygować na prawo. Mocno na prawo w chuj. No a teraz to już musisz, musimy już sobie nie. poradzić, bo... Już tu dam. Żebyś widział pas. O chuj. Kurwa, no gdzie musisz, ten pas, człowieku? Musisz zrobić manewr. Ja dawaj, manewruj, chuj. No bo... da, ale zrób to, dawaj, zrób to na tym pasie. Kurwa, w lewo i opada zejdź jak na maksa. Opada jak kamień. Dawaj. No nie, już się zakręci. Czekaj, zrobię kółko ekspresowo. Terrain. Zobacz, jaki mam widok. Terrain. Wiesz, ja więcej widziałbym na żywo, tak, co nie? Tak. Tu jest problem. Że nie czuję tak maszyny. Zobacz, ty. No. To już na żywo byś się obsrał, jakbyś tak dużym samolotem leciał, tak nisko. Terrain. Dobrze. Patrz, dobrze, no. Zawracasz. Zawijasz już. I możesz się obniżać właśnie, ale nie za mocno, leciutko. Mocy mi brakuje. Nie jest taki, wiesz, sterowny. No. Dawaj, zawijaj. Dobrze. Jest, sterowny, zobacz. I wyprostowuj teraz. No. Prosto teraz. O kurwa, przez... Wiesz, kurwa, czekaj, kurwa, dam radę. Kurwa, to jest duża maszyna w chuj. Wiem, ale ja patrzyłem na radę. Zobacz, takie kołowanie to nie kołowanie. Dobra, powiedzmy, że nie mamy już paliwa na odejście. Musisz to go teraz posadzić. No muszę, kurwa. Na prawo zaraz. Nie widzę mocy, tu jest też problem właśnie, co nie? Tu masz moc, ale słabo widoczne. Już koryguj w prawo. Oj. Działa ta moc. O kurwa. Tak, kurwa. Jeszcze ta kamera, kurwa, masz. Ty czemu nie ona czuję. Tak nie czuję auta w ogóle, nie. Dobrze, ty co nie się czuję dzieje? Auta w ogóle. Chyba dasz to radę. Ty robisz to kamerą? Nie. To ty robisz. No jak? To ty myszką kurwa robisz. Ale to. Kurwa, coś się poprzestawiało. To nic by nie dał. Dawaj, bo wskakuj. No ale jest niedosyt straszny, bo nie... Bariera jest. No. Dawaj, ja no już wiem, że posadzimy muszę za to. Szybą dawaj. Siedzieć i widzieć lotnisko. Ja nie widzę w ogóle nic na tym ekranie. Posadzimy, spokojnie. Posadzimy jak trzeba, kurwa, to cacko. Musimy zaprosić osobę, mapę, która ogarnia wszystko. Aparaturę, co nam jeszcze brakuje, nauczy nas wszystkiego. No. Dobra, widzisz? Tak. Tu jest lotnisko. O, i teraz w ogóle dobrze będzie widać. Czyli ja bym już nawijał gdzieś... Tu już w ogóle jakby... Ja bym nawijał gdzieś... Prędkość czeka. Można tu jakby też zmniejszać? O, tu jakbyś nawijał. Ja bym gdzieś tu nawijał. Albo nawet tu. Ja bym chciał właśnie sobie zapas dać, wiesz? No to właśnie z zapasem tu. To nie jest... Bo to tu nie masz będzie prosto. Jeszcze zapas. Ja bym chciał, kurwa, tam gdzie te TNT jest, to chciałbym prosto lecieć już na tyle lotnisko. Ale to będziesz. A dobra, no to no dobra, to daję zrób jak czujesz. Ogólnie nie, musisz jak chyba czujesz. Się obniżać, co nie? Jest taka sytuacja. Jaka mam wysokość? Ty się wznosisz? A, rzeczywiście. I teraz w lewo ta. Sobie powoli. Ale to teraz już przestrzelisz. Nie, chyba mam zaczek i zapas. Ale on leci bardzo szybko do przodu też i zobaczysz, że przelecisz. No, to zjedzie. Patrz, gdzie już jesteś. Gdzie? No już jesteś na wysokości praktycznie lotniska. A dopiero skręcasz, nie? No ale zobaczymy, kurwa, no może będzie dobrze. Dobrze będzie, dawaj. Coś mało mocy masz, kurwa. Boję się mocy dodawać. Do góry dziób daj, do siebie troszeczkę. Może nie wiem. Co on mi gada, bo ja nie zrozumiałem. No, że masz za overspeed, czyli za... Overspeed? Za szybko, no ale to będzie ci mówił, jak tak raptownie schodzisz w dół, nie? No. Ale dobrze, żeś zrobił, no i trzymaj. Dobrze idzie. A, i tu jest ta góra, i dlatego to jest takie trudne, dobra. Czyli tutaj mamy taki punkt. Nad tą górą, bo przyjebiesz w nią. Dobrze, spokojnie, jesteś dobrze nad tym, nie aż tak. Bo teraz będziesz musiał znowu w dół dawać i patrz, i tu już będzie... No i chuj, nie skręca. O chuj w dół. Dawaj, kurwa, odbił się, ale... Ratuj. Ja nie mam jakby mocy, o, tak? O chuj.
To już kukapis. No nie, kurwa, jesteśmy drętwi. Dawaj, kurwa, weź mi ten. Chodzi o to, że nie mam dostępu do żadnych danych. Z jaką prędkością lecę? Jaką mam moc? Weźcie mi tylko strzałkami do góry kamerę i poproszę o mapę. Bo to wszystko jest... Kurwa, no przecież to jest... wszystko takimi kurwa. Kropkami napisane. Poproszę o mapę tylko. Że ja nie wiem nawet, wiesz, kiedy ja mam ciągnąć. Dawaj. Ile jest już? Kamera trochę się... grzeje. W sensie no. Pokazał się ten znaczek, że przegrzewa się. Jest 50. To ostatnia próba. Dobra. No ale ja bym dobra, gotowość do lotu. Jest tak jak za ciemno, co nie? Na lampy nam tu w oczy napierdzielają i nie widzimy. Wiadomo, że też aparat, kurwa. Ale damy radę, nie? To nie są, to są wymóweczki tylko. Ta. Dobra, na górę muszę się. Góra, góra, góra. Jestem za wysoko. Góra. Ty patrz! Tu jest pas! Kurwa! Pierdolę. Ja pierdolę! Kurwa, jedziemy, ja patrz! Patrz. Jaka wysokość? Nie zauważyłeś, że masz patrz, wysokość. Patrz, co robimy, kurwa, patrz na ten manewr. Jesteśmy, kurwa... Patrz na ten manewr! Zatrzyj. Nie obniż prędkość. Będzie, jeszcze obniż trochę. Obniż, będzie, kurwa, lewo. Kurwa! Ja nadgorliwy, ja pierdolę, kurwa! Dobra, ja lecę, bo mam wizytę. No papa, ja pierdolę. Ja pierdolę. Chciałbym weź sobie jeszcze raz. Dawaj, uruchom ponownie, kurwa. Ja mam jeszcze 5 minut, dawaj. Ja? Ja. No to dawaj. Ty! Ja mam 5 minut, ty lecisz. Dawaj, kurwa. Kurwa, ale niedosyt, ja pierdolę. Dobrze. Ty, ale dno, ja pierdolę. 200 dusz na pokładzie, chuj. Trzeba obniżać prędkość, a nie się, kurwa, tak skupiamy na tym. Ty, 200 dusz na pokładzie, kurwa, my coś takiego odjebaliśmy. Zobacz, masz, kurwa. Musimy się zabrać, jest okej. Mocy mam. 70. Jest okej, Robert. Ta moc się obniża bardzo, coś. Spokojnie. 40 moc. Spokojnie, Robert. Tutaj jest ta góra, czyli pewnie o to chodziło, że góra, góra. Dlatego epickie, żeby przy tej górze, żeby się nie wpierdolić w tą górę. Tak. Więc już tu jesteśmy niziutko. Prędkość wiadomo, że jest odrobinę za wysoka, ale dobrze, żeby była, lepiej, żeby była za wysoka niż za niska. Do lotniska mamy jeszcze kawałeczek. Kawałek jest troszkę za wcześnie, jest ten obrót twój. Ja wiem, ale specjalnie to zrobiłem, bo byłem przed górą i nie chciałem już korygować, nie? Gdzie jest ten pas jebany, ty nie... No już blisko ciebie. Nie widzę tego. Za wcześnie jest ten, od boku będziesz miał go. Jest tu gdzieś. No jest tam, o. Ty dalej go. Po lewej jest. O ja pierdolę. Już nawrotka w lewo. Nie, to jest w ogóle nieporozumienie, ale ja nie wiem. Za wcześnie. Już masz go po lewej stronie swojej. Nie, to w ogóle pomyłka, panowie. Ja go nie, bo ja nie widzę pasa. No bo nie możesz głowy odwrócić nawet. Nie widzimy go tak. No. Ale wyląduje tam to cacko, obiecuję wam to, kurwa. Dawaj, jest no szansa. No wyląduje jeszcze. Serio, no kurwa, patrz. Patrz. Wiesz, tam... Dodam trochę mocy. Dodaję mocy troszeczkę, żeby ciąg był. Na zero moc. Kurwa, hopka. Hopka, hopka, spokojnie, bo moc mamy za dużo. Kurwa! Pierdolę! Jesteśmy kurwa dnem w kół! No jak kurwa, jesteśmy kurwa dnem! Nie, musimy zaprosić pilota, no kurwa! Nie no, musimy bo zaprosić nie... kogoś, kto nam kurwa boi w tył byku. Bo kurwa to nawet jest, kurwa. To jest budowanie złych nawyków, ja pierdolę, wiesz o co chodzi. Budujemy i tak zły nawyk, po chuj my tu tracimy czas, jak to... Musi nam pilot powiedzieć, jak to zrobić, ja pierdolę no. Ale ja zajebiście lubię takie śrubowanie takich... Może dla niektórych widzów to być monotonne, nie? Ale właśnie to jest kurwa, fajne. Kurwa, jeszcze spróbuję, nie mam czasu, kurwa, ale spróbuję.
Dawaj. Mapę ci odpalić? Dawaj, tam. Kurwa, bo nie widać, ja nic nie widzę, bo no, tu te bo lampy napierdalają. Tak, to jest ograniczenie, no. Tu nie ma tych ekranów. Ja myślę, że na serio byśmy wylądowali już ten samolot. No. To jest jak z driftem. No za ja nie mogę głowy obrócić, co nie jest ograniczenie. Tu wajchy, wiesz, w pizdu wyregulowane. Kurwa, nie wiem jaką mam moc. Nie widzę tej mocy. Tu masz lotnisko, widzisz? Tak chciałem, żeś mi to pokazał na początku. Czyli pyk i pyk. Ja już byłem, wiesz, przed tą górą nawijałem, bo byłem za nisko. Może ty nie zniżaj się jeszcze aż tak. Zniżysz się dopiero jak zrobisz zawijkę za tą górą. Masz 160, utrzymujesz węzłów. To jest dobra prędkość. Zostaw moc. Może, tylko się nie zniżaj aż tak. Żeby zrobić za tą górą, ale nisko nad nią zrobić nawrotkę. To jest moje 5 minut. Ale zobaczysz, że to będzie dobre, jak zrobisz za tą górą, no. nie schodź za nisko. No nie, za wcześnie nie, jeszcze nie. Dobrze. Dobra jest wysokość i możesz już powoli nawijać, bo zobacz, tu masz lotnisko, gdzie moja myszka. Więc nawracaj i lekko, nawet ciutkę już się obniżaj, dziób w dół, bym powiedział. Jako twój co-pilot. Zobacz, jak przestrzeliłeś już w pizdę to lotnisko, będziemy kompensować, no ale... No tak to jest, kurwa, jak się nie jest pilotem, no to trzeba, żeś no bo nie widzimy tego właśnie, żeby nie ma. Jest dobrze, bo widać pas. No. Tu jest pas. Tak. No to już jest posadzone, bo to już jest najtrudniejsza część tego. Tylko się skup. I utrzymuj. On chciał 140 węzłów przy lądowaniu. Możesz powoli, może ciutkę w dziób wyżej, a obniżać już moc ciutkę. Nie wiem, zrób po swojemu. Powodzenia, pilocie, teraz już wszystko w twoich rękach. Kawę pomoc. Wszystko w twoich rękach, nie tylko wiesz. No to już masz 160 węzłów. Hopka, hopka, hopka. Ja nie wiem, czy to by tak, kurwa, się podpił. Chyba to by tak nie zadziałało, co? I jeszcze murek. Hopka. Ale siara, ja pierdolę. Ja pierdolę, dajcie nam kogoś. I czy jest jakiś kanał z SIM, który podeślicie mu ten case i prosimy o pomoc. Po prostu prosimy o pomoc. Na razie.